Świecki zamek będzie widoczny nocą, to wszystko za sprawą inwestycji planowanej na przełomie tego i przyszłego roku. O szczegółach związanych z iluminacją warowni rozmawiamy z kierownikiem Wydziału Budowy i Architektury Wiesławem Radkowskim. Mamy na ten cel w budżecie gminy przeznaczone 65 tysięcy złotych. Podpisaliśmy z wykonawcą umowę na opracowanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę i wykonanie tego zadania. W ramach tego zadania chcemy, tak jak pan powiedział, zrobić iluminację zamku. Będzie ona wykonana w oparciu o kilka masztów, z których światło będzie skierowane na wieżę zamku i na skrzydło zamku. Doświetlany będzie zamek z wszystkich stron. Dodatkowo chcemy wykorzystać te maszty do wykonania instalacji monitoringu i założyć dwie lub trzy kamery na tych masztach. Tak. Kiedy rozpoczną się prace? Czy zgodnie z umową prace powinny być zakończone do końca tego roku. Natomiast wszystko będzie zależało od tego, w jakim czasie uzyskamy pozwolenie na budowę. W tej chwili wiem, że projekt jest na ukończeniu, w uzgodnieniach. Jeżeli nie będzie problemów z tym, że zamek jest na obszarze Natura 2000 i nie wymusi to na nas opracowania jakichś dodatkowych opracowań środowiskowych, to dotrzymanie tego terminu jest możliwe. Jeżeli natomiast będziemy musieli opracować jakieś dokumentacje związane z Naturą 2000, to się to wszystko może przesunąć o jeden lub dwa kwartały. Urzędnicy liczą, że dzięki zamontowaniu masztów oświetleniowych zamek zyska jeszcze bardziej niepowtarzalny klimat. Warto również dodać, że planowany jest także remont elewacji warowni. Zamek odwiedza rocznie 5 do 7 tysięcy turystów. Pewnie to oświetlenie nie zwiększy liczby turystów, ale dla tych, którzy by chcieli zobaczyć zamek z oddali wieczorem, to na pewno będzie dodatkowa atrakcja. Czy oprócz oświetlenia zamku planujecie jeszcze jakieś inwestycje właśnie związane z tym naszym obiektem? Znaczy, robimy projekt jeszcze remontu elewacji. Projekt mamy wykonany i dokumentacja złożona na pozwolenie na budowę. Jednak tam już wiemy, że będziemy zobowiązani do wykonania pewnych opracowań środowiskowych. W związku z tym pozwolenie na budowę też może się trochę przeciągnąć. Być może dostaniemy je w grudniu, a może w pierwszym kwartale przyszłego roku i prace tutaj by ruszyły w przyszłym roku. Jest to zadanie i dość skomplikowane i dość drogie, także pewnie pracę będziemy wykonać przez kilka lat, bo kosztorys inwestorski na dzień dzisiejszy to jest kwota około 3 milionów i na pewno nie da się tego zrobić w jednym roku.